Nasze paczki trafiają do osób potrzebujących, ale głównie też skierowaliśmy się do osób starszych, które nie mogą sobie przygotować sałatki jarzynowej, nie mogą sobie przygotować tych takich potraw typowo wielkanocnych. W tym roku przede wszystkim znalazły się produkty dostosowane do potrzeb osób bezdomnych, czyli wiadomo, że tutaj mąka, makaron, takie rzeczy niekoniecznie im się przydadzą w ich warunkach życia, natomiast postaraliśmy się dołożyć takie rzeczy, które będą mogli zjeść bez przygotowania. Czyli na przykład są to już zrobione pierogi, jajka z majonezem, dokładaliśmy też sałatkę warzywną, jest prędko kiełbasy, jest chleb, babka, którą przygotowali dla nas nauczyciele z romskiej szkoły. Także jest bardzo dużo takich produktów, które można po prostu otworzyć i od razu zjeść. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością. Niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Niech radość zmartwychwstania Pańskiego przemienia nasze serca, buduje naszą nadzieję. Niech nas umacnia w tym czasie trudnym, w czasie próby. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas. Niech pozwala nam także i pomaga nam rozczytywać lekcje tego trudnego czasu. Rygory bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Niemniej jednak docierać z pomocą także w tym trudnym czasie musimy i czujemy taką potrzebę i konieczność.